Jajka, kochani rodzice i wszyscy pozostali. Jak widzicie, jestem w kuchni, za mną jest kuchnia. I tak, po tytule widzicie, w końcu nagrałam Wam ostatnią część rozszerzania diety mojego maluszka, czyli Kacperka. I jeżeli nie widzieliście poprzednich części, to Was oczywiście zapraszam do innych, bo tam pokazuję Wam, jaki kupiliśmy fotelik, jakie kupiliśmy, wiecie, talerzyki, buteleczki, ale właśnie na temat buteleczek to jeszcze w tym odcinku Wam coś wspomnę, bo Kacper już pije, no już dawno pije przez rurkę i też się pytaliście o rodzaj butelki i to jest naprawdę super butelka, więc muszę ją Wam koniecznie polecić, ale to za chwilę. I tam też opowiadam Wam, od czego zacząć, takie bardziej, wiecie, suche te tematy, a dzisiaj będzie już tak bardziej w praktyce, bo też właśnie podam Wam przepisy, które u mnie się sprawdziły i nie są takie, wiecie, bardzo mocno pracochłonne, więc każdy może z tego skorzystać. Nie oszukujmy się, nie wszyscy mają tak czas, wiecie, na gotowanie. Trzeba też pracować, żyć i no i wszystkie inne rzeczy pozałatwiać sobie. Dobra, ale muszę Wam na wstępie wspomnieć właśnie, jakimi metodami my się karmimy, jaką ideą może się posługujemy przy rozszerzaniu diety, jak to się zaczęło i w ogóle. Powiem Wam tak, że jeżeli chodzi... Chyba o tym już Wam wspomniałam, ale w tym filmie też muszę Wam o tym wspomnieć, bo to jest dość ważne. Kiedy zaczęliśmy? Zaczęliśmy nawet dość wcześnie. Poszłam oczywiście na kontrolę do lekarza i moja doktor dobrze wiedziała, że jeszcze karmię piersią. No i że od początku karmiłam piersią, więc powiedziała, że już... Jak byłam piąty miesiąc, miał Kacper, to powiedziała, że już mogę wprowadzać produkty stałe. Jakoś się to teraz, słuchajcie, wszystko przyspieszyło i w ogóle, jeżeli chcecie więcej poczytać, bo ja nie jestem żadnym dietetykiem, nie jestem żadnym lekarzem i nie chcę się tutaj Wam mądrkować, chcę Wam tylko jakby przedstawić moją sytuację mamy, typowej mamy, która właśnie miała różne stresy z tym związane i jak to było przy pierwszym dziecku, a jak jest teraz przy drugim, to powiem Wam, że jest dużo łatwiej. Jakoś wiecie, to pierwsze dziecko uczy nas naprawdę dużo rzeczy i później przy tym drugim dziecku rzeczywiście jest dużo łatwiej to ogarnąć. To zachęcam Was do przeczytania fajnego artykułu od mamy ginekolog, zostawię Wam go, podlinkuję Wam go na dole w opisie, bo ona tam fajnie to wszystko tłumaczy i też właśnie pokazuje, jak w różnych krajach różnie to rozszerzanie diety jest przyjęte. No ale to musicie sobie przeczytać u niej, naprawdę polecam Wam, zanim jeszcze cokolwiek zaczniecie albo jak jesteście w trakcie. I zaczęło się u nas to od piątego miesiąca. Kacper oczywiście zaczął jeść papki, jak to się ma, tak wiecie, standardowo, najczęściej. No i oczywiście ten standard, tak, czyli marchewka, później, prawda, i kolejne warzywa. I dlaczego jest też fajnie zacząć od warzyw? To jest moim zdaniem bardzo ważne, co musicie wiedzieć, dlatego że warzywa są bardziej, wiecie, no, gorzkie, słone, no i te kubki smakowe, które, prawda, są tutaj w jamie ustnej, w języku, na zewnątrz, bo też musicie pamiętać, że kiedy dziecko Wam się tutaj brudzi całe, to on całe po prostu pochłania ten smak, więc dajcie się pobrudzić swoim dzieciom. Ja wiem, że to czasami jest ciężko, ale uwierzcie mi, to działa, żeby Wasze dziecko chciało jeść dużo i w ogóle jeść. Gorzej im się jakby przyswajają te smaki niż na przykład smaki słodkie, tak jak właśnie już owoce, prawda, banan, jabłko, no i inne tam owoce, które po prostu mamy, więc od tego fajnie jest zacząć. Powiem Wam, że tak, jeżeli mam być szczera, to jakbym tak nie była taka, wiecie, wytrwała w tym, to bym sobie darowała, dała sobie spokój, bo Kacper zaczął od marchewki, a tej marchewki do dnia dzisiejszego nie lubi. Jakoś nie przepada za marchewką i marchewkę najczęściej mu przemycam w pulpecikach lub w takich kotletach mielonych.
tam mu właśnie tą marchewkę dorzucam, bo tej marchewki nie lubi, zresztą jak i Wiktoria, nie wiem, jakoś moje dzieci po prostu za marchewką nie szaleją. No, że od marchewki zaczęłam rozszerzenie diety, papka w dodatku, no to jakoś tak średnio to nam poszło. Później oczywiście wprowadzałam dynię, ziemniaka i tu już nam poszło super, zwłaszcza słodki ziemniak. Kasper uwielbia słodkiego ziemniaka do dnia dzisiejszego, zresztą za mną gotuje się w Baby Cooku, o tym też za chwilę. Świetny sprzęt, naprawdę, z całego serca Wam go polecam. To w Baby Cooku właśnie zawsze gotuje warzywa. Dobra, to za chwilę, bo słuchajcie, pogubimy się. Więc do dnia dzisiejszego uwielbia słodkie ziemniaki i zresztą będzie przepis ze słodkimi ziemniakami, dlatego szykuję dla Was teraz przepis. No, więc oczywiście owoce to pochłania w ilościach ogromnych i bardzo szybko mu to poszło. Później, słuchajcie, po tych papkach, kiedy on był w takim, wiecie, tym takim jakby jeszcze nie foteliku, ale w takiej jakby leżance, ale już wiecie, on był jakby tak no spionizowany. I co jest właśnie najważniejszego, jeżeli chodzi o rozszerzanie diety, to żeby wasze dziecko w miarę siedziało. Jak pionizer. Ważne jest to, żeby wasze dziecko siedziało. Dlaczego? Bo wtedy wiecie, że wasze dziecko się nie zakrztusi. I to jest bardzo często podkreślane przy tej metodzie BLW, przy rozszerzaniu metodą BLW. Co to jest? To jest, słuchajcie, najprościej mówiąc, że dziecko ma wybór, ale to nie do końca w przetłumaczeniu to oznacza, ale mniej więcej no jest to takie jakby najprościej tłumacząc i też najprościej tłumacząc, dziecko ma wybór i dziecku nie dajecie jakby takich, wiecie, papek, tych właśnie zmielonych, tylko dajecie mu już normalne takie jedzenie, czyli ugotowany kalafior, ugotowaną brokułę, prawda, banana całego. Jak to najlepiej, ja Wam serdecznie taką metodę polecam. Oczywiście ja nie jestem niewolnikiem tej metody, bo też czy w podróży zwłaszcza, a wiecie, że my dużo podróżujemy, no to też były papki przetarte, takie właśnie musy w tych torebeczkach najczęściej, czy tam w słoiczkach. Też staram się mu robić różne jakieś tam placki, czy tam nie placki, jeżeli mam tylko na to czas. Ale też już tak jak teraz, to Kasper je wszystko. Wszystko prawie, znaczy no wiecie, no nie to, że wszystko, że jedziemy sobie do fast fooda i on to zje, ale wszystko to, co ja gotuję na obiad, na przykład dla innych domowników, ja się staram zawsze gotować w domu, na co dzień zawsze jest obiad u nas w domu, w weekendy gdzieś tam jemy, ale też staram się, żeby albo Kacper coś miał zrobionego, albo rzeczywiście wybieramy mu to, co jest najzdrowsze, zresztą tak jak i dla Wiktorii. I właśnie tam w odcinku, gdzie mówię Wam o foteliku, to właśnie fotelik jest ważny, żeby miał takie jakby podparcie. Ja wiem, że ten typowy taki fotelik ikeowski właśnie taką wkładkę posiada, bo o tym właśnie też mówią fizjoterapeuci, że tak jak Kasper, on zaczął dopiero, słuchajcie, siadać mając 10 miesięcy. No bo też się zaczniecie zaraz pytać, a co jeśli moje dziecko jeszcze nie siedzi, tak? Więc można go posadzić, tak wiecie, po prostu po swojemu posadzić do jedzenia, ale ważne jest, żeby dziecko miało podparcie. Bok, bok, plecy, tak? Żeby ono było podparte i na czas tego jedzenia tylko na czas tego jedzenia ono siedzi. Inaczej wyciągamy dziecko na matę, czy tam właśnie na podłogę najlepiej, tak? Czyli na matę i niech sobie tam już samo eksploruje. Metoda BLW jest o tyle fajna, że właśnie to dziecko ma wybór i ono może sobie smakować różne rzeczy, uczyć się tego jedzenia i mieć z tego przyjemność. Bo jaką my byśmy mieli przyjemność, słuchajcie, bo to ja zawsze tak patrzę. Jestem bardzo, słuchajcie, empatyczna i zawsze patrzę, jak ja bym się czuła. I to tak samo jest, wiecie, czy z ludźmi, czy z dzieciakami. Zawsze staram się kogoś tłumaczyć, jakby to było, jak ja bym tak robiła. No i teraz zobaczcie, siedzicie sobie, chcecie się... O,
Właśnie mi mówi Baby Cook, że już ziemniaczki się ugotowały. I byście sobie siedzieli i by wam wpychano na siłę papkę, która nie do końca jest w smaku i w waszych preferencjach, no to na pewno byście się słabo czuli z tym. I nie wiem, czy to by była dla was przyjemność. A metoda Bellevue bardzo fajnie jakby dziecku daje przyjemność z tego jedzenia, z tego poznawania. I powiem wam, że ja właśnie się tego nauczyłam też przez Wiktorię, że Wiktorii bardzo późno dawałam taki wybór. Ona też była długo na mleku, długo właśnie nie jadła sama, tylko jej tam wszystko to mieliłam. I widzę teraz, słuchajcie, pewne tego skutki, że nie wszystko tak lubi jeść, nie każda konsystencja jej pasuje, więc uczcie się na moich błędach. Bo tak jak widzę po Kacprze, on po prostu problemów z jedzeniem nie ma i to jest super. No i właśnie, jak już dziecko sobie posadzimy, prawda, z tymi właśnie wszystkimi podpórkami, no to fajnie jest, żeby mu dać eksplorować. I teraz dajecie mu troszeczkę kalafiora ugotowanego, troszeczkę brokuły. Ja zaczynałam od tego, bo to też jest zawsze jak zacząć. Zaczynałam od tego, żeby to wszystko było w miarę miękkie, ale słuchajcie, nie za miękkie, żeby dziecko wam się nie udławiło, tak? Ale właśnie, tego też się dowiedziałam dopiero przy drugim dziecku, co jest ważne, bo zaraz powiecie, że no tak, ono będzie samo jadło brokuła, jabłko, banana i się zaraz zakrztusi, udusi i ja po prostu się zestresuję i ja nie wiem co zrobić i to jest bardzo niebezpieczna metoda. Nie, ta metoda jest bezpieczna z tego względu, że jeżeli się tego dowiecie, to trochę wam stres przejdzie. Dziecko, ten aparat taki krztuśny, nie ma tu, tak jak my dorośli, tylko ma tu, w buzi. Bo zanim, to wiecie, poleci mu tam do tyłu, to macie chwilę. Jak dziecko zaczyna się wam taki ten odruch wymiotny, to wystarczy, słuchajcie, otworzyć buzię, przytrzymać tą buzię i wszystko wyciągnąć z buzi za pomocą jednego palca. Uwierzcie mi, już nie raz tak właśnie ratowałam mojego syna z opresji i to działa i no, poczytajcie sobie o tym, jeżeli mi nie wierzycie. I to jest ważna rzecz, o której musicie wiedzieć. Później oczywiście już dużo fajniej, bo już produkty sobie, prawda, tam mieszamy. Ja tu nie będę wam mówiła miesiącami, jak to tam, kurczę, było wprowadzane, bo powiem wam szczerze, że już troszeczkę zapomniałam, ale chyba około 7 czy 8 miesiąca zaczęłam łączyć mu produkty, albo im może nawet wcześniej, bo dlaczego nie łączymy na początku produktów? Dlatego, żeby zobaczyć, czy dziecko nie ma jakichś uczuleń, tak? Ale jeżeli, słuchajcie, po marchewce nie ma, po jabłku nie ma, po bananie nie ma, po ziemniaku nie ma, po dyni nie ma, po słodkim ziemniaku, po kalafiorze, po, nie wiem, marchewce, tak, nie ma uczulenia, to zaczynamy już wprowadzanie diety, jak już jakby tak dziecko wszystko spróbuje, wprowadzamy łączoną dietę. Czyli sobie na przykład łączymy, ja na przykład tak łączę, ziemniaki słodkie z kozim serem. Słuchajcie, rewelacja. To jest w ogóle dobre bardzo dla was. Tam możemy jeszcze dodać kurkumy, różnych przypraw i właśnie nie bójcie się dodawać przypraw. Oczywiście nie solimy na początku, ani nie dodajemy cukru, brońcie Panie Boże, ale inne przyprawy jak oregano, kurkuma, czosnek, cebula, słuchajcie, to naprawdę, czy nawet natka pietruszki, to naprawdę uczy naszego dziecka nowych smaków i ono później, w późniejszym czasie będzie naprawdę wam wszystko jadło. I to jest dozwolone, to możemy robić. I na przykład takie właśnie malutkie mini placki, takie na przekąskę czy na lunchyk, właśnie takie ziemniaki z kozim serem, troszeczkę tam się dodaje mąki ziemniaczanej lub ryżowej na przykład możecie i pieczemy to w piekarniku, no rewelacja dla was też. A i właśnie, a propos, najważniejsze, jeżeli chcecie, żeby wasze dziecko też jadło i chcecie je uczyć, bo na przykład powiecie, o to ja mu daję tego, on nic nie chce jeść.
nie można sadzać dziecka i patrzeć, jak ono je. Trzeba jeść z dzieckiem. Czyli najlepiej urządzać sobie takie posiaduwy, czyli obiad razem, kolacja razem, śniadanie razem. Wtedy dziecko je. Ja to też zauważyłam, jak uczyłam Kacperka właśnie jeść. Ja robiłam dla niego, robiłam dla siebie. Bardzo często jadłam to samo, co on. Już później, jak wiecie, to rozszerzanie diety było takie zaawansowane, że on już jadł i warzywa, i mięso, i ziemniaki, i makaron, tak, już wszystko. To ja sobie robiłam to samo i on widział, bo na przykład teraz już zauważyłam, że jeżeli ja jem co innego i on ma co innego, to słuchajcie, on nie chce jeść to, co on ma, tylko on chce jeść to, co ja mam. Czyli to też nas automatycznie fajnie uczy zdrowych nawyków jedzeniowych, bo jemy zdrowo razem z naszym dzieckiem. Więc fajnie jest właśnie całą rodzinką sobie siedzieć. Wiecie co, mi też bardzo pomogło to, że przez to, że ja się nie stresowałam, że to dziecko musi się najeść, bo Kacper był ciągle na mleku moim. I ja wiedziałam, że to, co wartościowe, to ja mu dostarczam jeszcze w mleku. Nie wiem, jak to jest przy mleku modyfikowanym, ale bo to trzeba już, wiecie, ustalić wtedy z lekarzem, jak to wszystko, że czy dziecko się najada, czy nie. Ale jeżeli dziecko przybiera na wadze i jest zdrowe, no to jest taki wyznacznik, że wszystko jest ok. Jeżeli chodzi jeszcze takie plusy właśnie BLW i tego jedzenia samemu, to na przykład jak dajecie kawałeczki borówki, nie wiem, truskawki na przykład i coś tam jeszcze, to motoryka, nie? Bardzo się fajnie tam poprawia, więc to jest super sprawa. I tak, kochani, dzisiaj przygotowałam dla Was, to tak drogą wstępu, a dzisiaj Wam przygotowałam takie całe menu od rana do wieczora, co tam Kacper sobie podjada. I powiem Wam, że tylko na początku jest taki ten bałagan dookoła wszędzie, bo to się musicie z tym liczyć, ale warto właśnie dziecku dać się pobrudzić, żeby on, wiecie, eksplorował cały. Będą całe włosy w tym, buzia, ubranie, tu ciało, bo dziecko wszędzie ma te, prawda, swoje bodźce i on wszędzie musi poczuć to jedzenie. I uwierzcie mi, że to będzie tylko chwilowe, to nie będzie tak cały czas. I ten bałagan też nie będzie jakoś tak cały czas, no chyba, że macie psa tak jak my. Na przykład Kasper lubi się bardzo dzielić z Oreo, ale Oreo jest super odkurzaczem. Chociaż nie zawsze jej pozwalam zjadać coś tam po Kacprze, no bo nie wszystko jest dla niej zdrowe. Nie wszystko może tak jeść, ale trzeba dać się naszemu dziecku pobrudzić. To jest bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali. No i dzisiaj te przepisy. Przepisy właśnie od rana. Więc na początek, to jest najlepszy przepis, jaki znam, idealny też dla Was, to są placki owsiane z bananem. Mnie tego przepisu nauczyła Ania. Aniu, zapytaj Anię, z kanału Zapytaj Anię. Pozdrawiam Anię. Ania super gotuje i oczywiście polecam Wam zaglądać do niej na kanał, bo ona dużo przepisów tam rzuca, fajnych. Co dodajecie do tego? Nic, właśnie Baby Cook mi pomaga we wszystkim, nawet nie tylko w gotowaniu, ale też właśnie w przygotowaniu takich placków, bo mogę tam sobie to wszystko zmielić. Czyli płatki owsiane są zamiast mąki, wrzucacie zwykłe płatki owsiane, dodajecie banana i dodajecie troszeczkę wody. Mielicie to wszystko i tadam, smażycie. Albo używa się do tego celu taki fajny jakby toster do pancake'ów i macie gotowe placuszki. Super wartościowe i mega smaczne. Polecam Wam też dla siebie też zrobić. Naprawdę są super. Kolejny przepis to tutaj mamy na przykład drugie śniadanko. Może być to na drugie śniadanie. Na przykład dokładnie ta sama wersja, czyli znowu płatki owsiane, ale teraz dodajemy na przykład brokuły, albo ziemniaki, albo cukinie. I uwierzcie mi, że na przykład placki z cukinii to jest taki sztos, że coś pysznego. I tym razem
pieczecie to wszystko w piekarniku. Więc na przykład w moim przypadku tutaj, które Wam pokazuję, to jest kalafior, który wcześniej sobie tam, prawda, zmielę i dorzucam do tego właśnie płatki owsiane, mielę to wszystko, troszeczkę wody i kładę na papier do pieczenia, zapiekam i mamy super ekstra placki. Kolejny przepis to jest nic prostszego jak właśnie, jeżeli Wasze dzieci na przykład nie lubią marchewki, tak jak moje, zrobić kotlety mielone, czyli mięso mielone. I tutaj też nie bójcie się w rozszerzaniu diety wprowadzać mięso. Oczywiście nie wiem, jaką tam dietę dla swojego dziecka szykujecie, czy będzie wegańska, czy jakaś inna, ale jeżeli właśnie taka jest też mięsna, to nie bójcie się mięsa wprowadzać. Oczywiście możecie na początku wprowadzać i kurczaka, i z tego co pamiętam, to chyba baraninę albo zajączka, albo indyka. Indyk jest bardzo dobrym też mięsem i wtedy mięso mielone z indyka mieszacie właśnie z marchewką, z cebulką. Ja dodaję też do mielonych zawsze trochę mleka, bo one są bardziej wtedy puszyste. Oczywiście, jeżeli Wasze dziecko może już mleko, tak? To wszystko sobie mieszamy, dodajemy fajne przyprawy i na przykład w takim baby kuku możecie takie kotleciki ugotować. Zwykłe takie kuleczki i wszystko gotujecie. Bo też trzeba pamiętać, że przy rozszerzaniu diety te pierwsze rzeczy, one muszą być w większości gotowane lub pieczone. Mało jest rzeczy takich, wiecie, smażonych. Ale ja już Wam mówię takie przepisy, które one się teraz sprawdzają i dla takich starszych dzieci, no bo wiadomo, że na początku wprowadzamy jeden składnik, czyli na przykład dajemy marchewkę, później dwa składniki, czyli na przykład marchewka z brokułą, no i później dopiero tam 3-4, a później już rozszerzamy tak, że są i warzywa, i mięso, i ziemniaki, albo makaron, albo właśnie jakieś placki. No i co do takich kotlecików, no to już słuchajcie, wachlarz jest szeroki, bo mogą być i brokuły, i kalafior, i cukinia, czy pomidorki koktajlowe, no co tam po prostu akurat macie. Mój Kacper uwielbia też pire ziemniaczane, gdzie moja Wiktoria na przykład ziemniaków w ogóle nie lubi, chociaż frytki takie ziemniaczane zje, takiego pire nie lubi. Woli dużo bardziej makaron, chyba ma jakąś włoską naturę, duszę, bo uwielbia wszelkiego rodzaju makarony w każdej postaci. A Kasper właśnie bardzo lubi takie pire i też teraz uczymy się jeść sztućcami i też się tego nie bójcie. Fajne są takie sztućce, które mają takie właśnie, jak widzicie, tutaj Wam puszczam jedzącego kacperka widelcem, takie jakby zaporniki, żeby, wiecie, dziecko sobie za głęboko tego widelca czy łyżki nie wsadziło. I to naprawdę bardzo fajnie uczy i my jesteśmy tacy bezpieczniejsi, ale my musimy dawać dzieciom takie, wiecie, rzucać ich na głęboką wodę, żeby one się uczyły, bo one szybciej będą samodzielne. Kolejny przepis jest też taki, że może to być, nie wiem, na kolację albo przed obiadem. No i też co jest właśnie ważne, ja tutaj wrzucam Wam takie rzeczy, bo mi się co chwila coś przypomina. On nic nie chce jeść, on przez cały dzień nic nie jadł, nie zjadł obiadu. To jest częste takie, albo babcie tak mówią, albo ciocie, albo nawet my mamy. A jak sobie tak przypomnimy, co nasze dziecko jadło w ciągu dnia, ile tych różnych przekąsek się daje dziecku, a to taki chrupeczek, a to takie warzywko, a to taki owocek, a to takie ciasteczko, w zależności jak to tam, prawda, sobie rozszerza tą dietę. Takie, wiecie, chodzi mi takie ciasteczka dla dzieci, takie z różnych firm, oni robią takie albo warzywne, albo owocowe. I właśnie wtedy nie dziwmy się, że nasze dziecko nie chce zjeść tego konkretnego posiłku, tak? Więc z tymi przekąskami to musimy, słuchajcie, uważać naprawdę, bo
ja też widzę to, jak to działa. Ja wiem, że na przykład teraz Kasper jest na drzemce i wiem, że on po tej drzemce, a ma już, no ma długą tą drzemkę, bo już od w pół do dziesiątej śpi, a jest teraz za 11-12, więc naprawdę sporo. Wiem, że on będzie głodny i muszę mieć coś przygotowane dla niego już od razu teraz, żeby właśnie sobie zjadł, a nie, że dam mu coś, żeby poczekał, żeby nie płakał, bo wiem, że jest głodny i za chwilę mu coś zrobię, a on już tego nie będzie chciał jeść, więc o tym też musimy pamiętać. Wracając do kolejnego przepisu, są to właśnie te takie a la placuszki, taka przekąska, ale to jest taka zdrowa przekąska właśnie z tych ze słodkich ziemniaków, czyli gotujemy nasze ziemniaki. Akurat ja wszystko gotuję w Baby Kuku, bo tam idealnie to się wszystko fajnie gotuje, ale te wartości, one nie wychodzą z tych warzyw, bo to wszystko jest gotowane na parze. No bo jednak jak wiecie, gotujemy tak w garnku, no to większość tych rzeczy odżywczych też wylewamy, więc warto jest sobie zainwestować w taki sprzęt, a powiem Wam, że szybkość, łatwość i czystość tego urządzenia bardzo poprawia jakość naszego życia i na pewno oszczędzamy bardzo dużo czasu. I właśnie jak ugotujemy sobie już takie ziemniaki, wrzucamy je później do drugiego naczynia, które właśnie może też i mielić, bo Baby Cook też ma w sobie taki mikser. Do tego dodajemy właśnie kozi ser, przyprawy, później obtaczamy to troszeczkę w mące, czy ziemniaczanej, czy orkiszowej, czy ryżowej, no jaką tam mąkę macie, jaką preferujecie. I kładziecie to też sobie na blachę, na papier do pieczenia i wrzucacie to do piekarnika. Wystarczy 190 stopni Celsjusza, czekacie aż to się przyrumieni, to mniej więcej tak 10 minut trwa i wyciągacie już gotowe takie przekąski. No, a jeżeli chodzi o kolację, to wachlarz jest tutaj po prostu szeroki, bo jak już Wasze dziecko może jeść jajko, to dajecie mu gotowane jajko. Jajko w postaci omleta i to też jest fajne, wiecie, taki omlet to też jest bardzo fajny sposób na przemycanie warzyw, które na przykład Wasze dziecko nie lubi, albo owoców, bo w zależności co Wasze dziecko bardziej preferuje, bo to też jest w takim jakby placku i można to fajnie tam przemycić. Mogą też być kanapki, małe wagoniki. Można też robić swoje keczupy, można też robić swoje masła, na przykład masło z awokado. Słuchajcie, świetna sprawa, wystarczy awokado rozbebłać do takiej, wiecie, konsystencji masła. Smarujecie kanapeczkę, na to jakaś tam szyneczka, albo po prostu najlepiej jeszcze jakieś inne warzywa, albo na przykład może być kozi ser, awokado i na to warzywa jeszcze jakieś pomidorki koktajlowe i taka kanapka jest po prostu wyśmienita. Jeżeli chodzi o jakieś podwieczorki, to ja bardziej preferuję lody. Lody, słuchajcie, własnej roboty. Najprostszy przepis i moim zdaniem chyba najzdrowszy to są lody na bazie jogurtu naturalnego z odrobiną owoców. Może być to, nie wiem, borówki, truskawki i na przykład melon. I to wszystko sobie mieszamy znowu w Baby Cooku i dodajemy jogurtu, zamrażamy i mamy super lody, słuchajcie. Nic prostszego, naprawdę to jest minuta 8 roboty. A bardzo fajne lody, coś innego, zwłaszcza, zaznaczam, jeżeli Wasze dzieci ząbkują, to jest rewelacja. Na dziąsełka te opuchnięte, jejku, to zrobicie dużą frajdę dla Waszego dziecka. Po pierwsze, że to jest zimne, jest dobre, bo te owoce są naprawdę smaczne. Nic prostszego, ja oczywiście też preferuję same owoce, na przykład na podwieczorek i
I tyle. Kochani, nie wiem jak to będzie z komentarzami, bo YouTube łata figle i niestety na moim kanale ciągle te komentarze są przez właśnie YouTube zablokowane. Ale jeżeli chcecie napisać mi jakiś komentarz do tego filmu, to ja Was odsyłam do zakładki Społeczność u mnie na kanale i tam zawsze zostawiam Wam zdjęcie i tam pod zdjęciem możecie komentować dany filmik. I tam też możecie mi zostawiać Wasze przepisy, które może Wy znacie, więc ja bardzo chętnie się piszę na to, żeby się coś nowego nauczyć. Ja mam taką cichą nadzieję, że komuś pomogłam tym filmikiem, ale przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, żebyście się nie bali. Dajcie się pobrudzić swoim dzieciom. Pamiętajcie, że ten organ krztuśny jest tutaj i możecie szybko zareagować. I nie czekajcie za długo z rozszerzaniem diety. To jest też bardzo ważne. No dobrze, kochani. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia. Buziaki.